Dobra, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, witamy Dawida. Tutaj jest, nie wiem, czy będziemy się od razu bić, czy będziemy się później bić, ale do tego dojdzie w trakcie wywiadu. Dawid, witacie Radio Koksu. Koksa nie ma. Chciałeś tak się jarałeś, że Koksu będzie, ale niestety, kurde. Tylko no. Ci przyszło ze mną rozmawiać, więc wiesz. Ja jeszcze na miano celebryty nie zasługuję, to ja w sumie powinienem dziękować, że z tobą mogę rozmawiać. Zaczynasz swoje, kurde, nie mogę z tobą. Dobra, dawaj pytanka. Zadałeś pytanka? Dobra. No. Ty pytanie. Wiesz, musisz... Zróbmy tak, słuchaj. A jesteś z Warszawy? Czy skąd jesteś? Słucham? Z Warszawy jesteś? Ja skąd jestem? Mhm. Wiesz co, ogólnie urodziłem się w Bydgoszczy, później mieszkałem w Drawsku Pomorskim, później w Szczecinie, obecnie mieszkam w Warszawie, a trenuję teraz w Bochni. Aha. Więc, no może nie jestem tak światowy jak ty, ale... Jeszcze, ale daję radę. Ale dajesz radę. Dobra, to jedziemy od razu pytań. Pytania od razu, ja wsadziłem w sumie wszystko nie do jednego worka, podzieliłem w sumie MMA, życie prywatne i jedne takie ze smaczkiem, więc postaram się tutaj, wiesz, za bardzo nie jechać, bo ja jestem z tego znany właśnie, zawsze mnie opierdalają o to, że ja zaraz jadę na wszystkich, z którymi robię wywiady, ale widocznie tak się już urodziłem. Kurde, właśnie Michał, mogę ci zadać pierwsze pytanie ja? Ale ja tu robię wywiad, nie ty. Ale nie, ale chciałem tobie zadać pytanie, bo mnie to nurtuje i ktoś fajnie tutaj coś napisał, wiesz? Powiedz mi jedno, dlaczego jak jesteś w Radio Koksu jesteś innym człowiekiem niż jak jesteś jako doktor Zielonka? Słuchaj, bo jestem człowiek o 1000 twarzy i o jednej wciąż tej samej, więc dlatego. Kurde, powiem ci, że jak słucham twojej filmy jako doktor Zielonka, to mądrze gadasz. A jak zaczynasz, kurde, gadać jak w Radio Koksu, to mnie czasami wkurwiasz, nie? No widzisz, no dobra. Nie tylko ciebie. No właśnie, dobra, dawaj, jedziemy. Dobra, jedziemy. Pierwsza rzecz. Jak oceniasz... Poczekaj. Zobacz, jaką mam czapkę. Specjalnie sobie kupiłem, zobacz. To jest napisane Kalifornia. O, zajebiście, ale my jesteśmy w Nevadzie, nie w Kalifornii. Blisko do Kalifornii. Wiesz, o co chodzi. 2 godziny, wiemy o co chodzi. Dobra, kurczę, wybijasz mnie z rytmu, chłopie. A może ci o to chodzi. Dobra, jedziemy. Jak oceniasz przygotowania Roberta do walki? Z tego, co widzisz. Ja nie wiem, co on tam robi w Stanach, nie? Ty mówisz, że on nie trenuje. No kurczę, no nie wiem, co mam powiedzieć. Zagiąłeś mi tym pytaniem, bo ja mogę powiedzieć ci o swoich przygotowaniach, a Roberta to nie mam pojęcia, co powiedzieć, nie? No to on coś tam, kurde, coś tam... A czy inaczej, widziałem, jak uderzył na worku, to nie mam pojęcia o typowej walce i o uderzeniach. I sam to powiedziałeś w wywiadzie, że Robert nie umie uderzać i powinien się tego nauczyć i z tego, co widziałem, to nie potrafi. Ale bym nie chciał dostać tego w ryj, dlatego będę tego unikał w czasie walki, nie? No właśnie, bo w sumie wiesz, on może nie mieć techniki, nie mieć niczego, to może jeszcze większa plama, żeby z nim przegrać. No ale wiesz jak to jest, to może być tak, że mogę się szykować, a może być tak, że popełnię jeden błąd, dostanę w ryj i padnę, nie? Ja tego też nie biorę pod uwagę, to jest walka, nie? Jeden musi wygrać, drugi musi przegrać, no ale wchodzę do oktagonu, żeby wygrać, no. Po to przyjąłem tą walkę, żeby wygrać, no kurde. Powiedz mi, jakie masz doświadczenie w sztukach walki, oprócz w sumie, nie wiem, czy to są ściemy, czy nie ściemy, które mówisz w mediach, karate, kyokushinka, takie rzeczy. Powiedz mi dokładnie, no nie rozbudowuj tego przez pół godziny, ale co robiłeś i ile trenowałeś? Wiesz co, nie powiem ci dokładnie dat i jakby powiedzieć dokładnie, jakie to były okresy, tylko powiem ci, od czego się zaczęło. Ja bardzo poważnie połamałem rękę jako dziecko, ale to tak konkretnie w czasie bijatyki w szkole miałem otwarte złamanie ręki. No i nie było tak fajnie kiedyś, żeby zrobić rehabilitację, nie było takich ćwiczeń, więc po złożeniu ręki lekarz mi powiedział, że po prostu mam iść na siłownię. Ja zacząłem trenować bardzo wcześnie na siłowni i kiedyś stwierdziłem, że siłownia siłownią, ale zapiszę się jako dzieciak na karate Kyokushin. No i zacząłem trenować pod okiem Karol Kulczyński w Drawsku Pomorskim. No i trenowałem tam sporo. Mam tam nawet wysoko pas, nie będę mówił jaki, bo teraz się kolory pozmieniały. Jest troszeczkę inaczej tam układ. Później trafiłem do Szczecina, miałem przyjemność trenować pod okiem Piotra Bagińskiego, Bagiego i Mariusza Linkę. To była jedna szkoła, bardzo prestiżowy klub, ale tam bardzo poważnie skręciłem kolano i tak rozpieprzyłem, że myślałem, że nie będę chodził. Rehabilitacja, lubiłem się turlać, wiesz, brazylijskie sam widziałeś, byłeś tam, widziałem no, w jednej szkole, nie będę je reklamował. No i później była taka akcja, że po tej kontuzji bałem się wrócić na parter, bo wiesz, kontuzja mogła się odnowić, jakieś tam aikido, taekwondo. Później było na studiach w czasie polibudy, trenowaliśmy z przyjaciółmi, mieliśmy taki na siłowni sarkę osobną i tam trenowaliśmy sami dla siebie. Później udało mi się wygrać reality show, te pierwsze, które tam było w Polsce koło Big Brothera, był program na Polsacie Amazonki. Przyjechałem do Warszawy, tutaj troszeczkę sobie odpuściłem, bo założyłem grupę. Imprezy, zabawy, kobiety. Było 2 lata przerwy, a czy przerwy? No siłownia była, nie? A siłownia to nie są treningi pod MMA. I później miałem przyjemność trenować u Antka Chmielewskiego. Właśnie, dlaczego przestałeś u niego ćwiczyć, skoro tak zachwalałeś te treningi? Wiesz co, no ja chciałem się wyrwać z Warszawy, nie? Ja chciałem uciec z Warszawy, od ludzi, od tego świata, bo jednak ten świat jest troszkę inny, no wiesz, my mamy ekipę tancerzy Bad Boys, jednak ta ekipa jest mocna w Polsce i no, ludzie mnie znają, kobiety mnie kochają i chciałem od tego uciec, wiesz, no, chciałem się zająć poważnie tym, jeżeli dostałem szansę taką, to chciałem ją wykorzystać poważnie, ludzie się z tego śmieją, niech się śmieją, ostro tyram tutaj w tym, no szykuje się do tej walki. No Robert, nie ukrywajmy tego, może czegoś tam nie potrafi, ale jest wielki skurwiel, no przepraszam, skurczybyk, no jest wielki i nie chciałbym od niego dostać po mordzie, dlatego uczyłem się, żeby też uciekać i dać sobie z nim radę, no. Jaki masz plan na walkę? Możesz nam zdradzić, jaki masz plan na walkę? Możesz zdradzić, Robertowi nie powiem. Wygrać. Wygrać? Wygrać. Tak jest mój plan. A ćwiczysz jakieś konkretne ruchy? Cały czas te same? Czy ogólnie no, rozwojowo? Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że nie ma sensu ćwiczyć 1000 ruchów, tylko 1000 razy jeden ruch przećwiczyć, żeby on był konkretne kopnięcia. Mam 5 wypracowanych technik na niego, ale nie mogę ci tego powiedzieć. Ale są takie, że mogę zaskoczyć Roberta i mam nadzieję, że się uda. Co zrobisz, jak przegrasz walkę? Szacun dla Roberta wtedy. Podejdę, wiesz, no, jesteśmy przeciwnikami, powiem, dobra chłopie, udało się, 2 miesiące zmarnowałem, trenowałem, no też tak może być, nie? Ale czemu mówisz, że zmarnowałeś, jak to jest twoja pasja życiowa? No, nie mówię w cudzysłowie zmarnowałem, bo ja naprawdę tutaj się bardzo dobrze czuję, bardzo jakby odbiłem od tego swojego świata, tylko że wiesz, jeżeli, dlatego mówię zmarnowałem, jeżeli wychodzę do oktagonu i dostaję po mordzie i padam, no to tak mówię w cudzysłowie, że zmarnowałem, no bo jakiś błąd popełniłem, że przegrałem, nie? No, o tym mówię. Czy jak wygrasz z Robertem, piszesz się na moją walkę? Lekko, już powiedziałem. Lekko. Ale nie dlatego, że będę ci ubliżał albo coś w tym stylu, tylko po prostu jesteśmy podobnej wagi. Ty trenujesz, no mi się wydaje, że to o wiele bardziej ciekawie by wyglądała ta walka niż walka z koksem. Bo... No tak, a ja wiem, że ty nie jesteś głupi. Sorry, czasami lubisz takiego udawać, ale nie jesteś i na pewno byś się do niej przygotował, nie? Masz dobre kluby i powiem ci, że chyba byś się tak odciął jak ja i byś tyrał. I powiem ci, żeby było albo bym technikę koksa zastosował. Cholera. Nie. Myślę, że nie? Nie jestem taki jak Koksu. Jesteście przeciwnościami, tak samo jak wyglądacie całkiem inaczej, tak samo podchodzicie do wszystkiego inaczej. Zobacz, on troszeczkę inaczej trenuje, ty w końcu pokochałeś się CrossFit i sam widzisz, że to jest fajne, nie? No CrossFit jest troszeczkę inny niż do MMA, ale no coś podobnego, jeżeli nie, ale co typowy CrossFit, nie? Masz, kurde, w ogóle oglądałem ten filmik ostatnio twój, ten fitness, no nie wiem jak się nazywa dokładnie profesjonalnie ten klub, który jest do crossfitu. Bo to jest crossfit gym, nie? No to mówią, że to jest taka siłownia crossfitowa, jak gdyby, nie? Kozacki. Widziałem, że macie taki sprzęt, to wszystko, no kozacko. No powiem ci, że brakuje tego. W Polsce tutaj się otwierają kluby, ale są małe, nie? No właśnie, no bardzo dużo, wiesz, jeżeli się otwiera, to się otwiera pod MMA, a ja chcę właśnie, jak gdyby tak zapoczątkować, chciałbym to właśnie w tym kierunku takim ogólno, wiesz, że to może jakiś dziadek 60-letni robić i ktoś, kto już jest zmęczony siłownią i takimi rzeczami, więc... No kurde, to myślę, że przyszłość w Polsce, nie? Bo dużo rzeczy właśnie się Polska zaraża od Stanów, ale to jest taka dobra zaraza, mi się wydaje, jeżeli chodzi o to. A powiedz mi właśnie, bo mam jedno pytanie tutaj fajne. Czy planujecie z Koksem wejść na polski rynek w ogóle ze suplami i właśnie, tak jak ty mówisz, z crossfitem? Znaczy nie, z suplementami to Robert już jest na polskim rynku. Moje suplementy nie są jeszcze w Polsce, ale mam nadzieję, że no to jest jakiś tam mój następny plan, no bo tak to się robi człowiek wygodny, jak ma już tam zejścia jakieś hurtowe, to po prostu... No ale jestem zmuszony, rynek mnie zmusza do tego, żeby wreszcie wprowadzić tą markę do Polski. Jeżeli chodzi, wiesz, o crossfit, wiesz, wszystko jest... Dla mnie w sumie dopiero się wszystko zaczyna. Koksu już jest jak gdyby, nie wiem... Koksu już, wiesz, on ma swoje tam imię, wypracował sam siebie, a ja chcę bardziej sobie wypracować coś takiego jak lifestyle, czyli nie jakaś tam marka, nie jakieś, wiesz, po prostu jakieś połączenia, wiesz, mind, body, spirit, czyli głowa, fizyczne ciało, czyli wiesz, i do każdej rzeczy dokleić jakąś rzecz, ale zobaczymy, ja po prostu coś się stanie, to się stanie, jestem otwarty, jak się nie stanie, to się nie stanie, nie zabiję się, tak samo jak wiesz... Właśnie, wiesz co, jeszcze jedno, sorry, że ci przerwę, właśnie, bo ty mi zadałeś pytanie o walce, a ty co, podejmujesz wyzwanie? Rzucam rękawicę, podejmujesz? Rzucam rękawicę, no pewno, że kurde, ja mogę cię w hotelu załatwić, jak chcesz, ale mówisz, że ty dirty fight nie chcesz. Nie, w hotelu, bo się zaczynam bać z tobą oko w oko wstawać, dlatego, bo mi tutaj różne rzeczy zaczęli pisać, dlatego ty tam tańczyłeś i się zaczynam bać. No właśnie, kurczę, nie, ja się bałem właśnie, że mnie do łóżka przywiążesz, bo się śmiali, że nigdy nic nie wiadomo. Widzisz, to jest troszeczkę na bajkę, bo my tutaj tańczymy, kurde, dla kobiet, a ty... Właśnie, powiedz mi, tańczyłeś w Vegas? Do tego dojdziemy. To zrobimy przy życiu prywatnym, bo zaczyna się wywiad ze mną, jest z tobą. Dobra, ale wrócimy na pewno do tego pytania, bo dużo ludzi to nurtuje. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, taka w sumie ważna rzecz. Pamiętasz, mówiłeś wszędzie, że twoim przyjacielem stał się Tymek. I Tymek też się stał jakimś tam punktem rozmowy. Że jest taki dobry, wiesz, pisałeś do Soncia, Sonik chciał właśnie z nim mieć walkę. Chciał... A właśnie, poczekaj, zaraz przejdziemy. Właśnie to nie ja pisałem, już parę razy mówiłem, że ja nie siedziałem na Facebooku, bo do mojego konta miało parę osób dostęp, wiesz, i powiem ci, co jest najśmieszniejsze, to pisał 12-letni chłopak do niego i mój kuzynek i po prostu robił sobie z niego zwałę, a chłopak to załapał, ja to widziałem dopiero na drugi dzień, ale dobra, zmiana tematu, wracamy do Omena. Mów, co tam? Do Omena. No właśnie, z tego tam wychodziło, że Omen nie chce walczyć, Sącie mi sobie tam woła jakieś, nie wiem, 4000 zł i coś takiego. Nie wiesz, nie sądzisz, że zamiast walkę wziąć, to menadżer jakiś dzwoni po ludziach i straszy, że Sonik już nigdy nie zawalczy. Poczekaj chwilę, w ogóle... Poczekaj sekundę, poczekaj, muszę wyłączyć. Dobra, wracając do pytania, jeżeli chodzi o Sonika i o Tymka, możliwe, że jakaś tam przyszła walka, mam nadzieję, że kiedyś to się stanie. Mówi, że Tymek jest twoim przyjacielem i że niby pisałeś do tego Sonika, nie? W sumie powiedz, bo ty mówiłeś mi coś, że ty tego konta nie używasz, że ktoś inny używa? Znaczy, inaczej, już ci mówię, ja na tym koncie czasami bywam, mam ten oficjalny fanpage, ma dostęp tam menadżer, mam mu też kuzyn 12-letni i po prostu on sobie siedział i tam sobie jaja z niego robił. Ja ci powiem tak, potem ja poczytałem i chodzi o to, że nie znałem tematu, nie? Wiem, że Tymek się właśnie nie lubi z tym Sonikiem. Tymek powiedział, że w każdej chwili podejmie walkę, tylko że chodzi o to, że ten Sonik, on siedzi gdzieś za granicą, bo on jakieś tam papiery przerąbane jakoś z policją i chyba nie może w Polsce być, o to chodzi. Dlatego nie dochodzi do walki. Z tego, czyli on by podjął walkę, jeżeli wszystko jest okej na czystych papierach, powiedzmy, że jeżeli taka sytuacja jest, ja też nie wiem. O to, że nie może w Polsce walczyć ten chłopaczek. I wiesz, Tymek powiedział, Omen, jak usłyszał to, powiedział, mówi, kurde, ja rozniosę chłopa, nawet dzisiaj, nie? Mówi, dajcie mi, nawet nie musi być walka ogólna, tylko mówi, dajcie go tutaj, nie? Mamy klatkę, rozkładamy klatkę i chłopa poustawiam, nie? Okay. No, Omen, słuchaj... Omen nie ma problemu z walką. Nie, to nie jest... To jest, sama jego ksyba mówi za siebie, nie? Omen to jest Omen. Jak on walczy, to nieraz jeszcze sam mówi, że techniki nie ma, ale on ma pozytywnie zryty łeb do MMA, nie? Czym bardziej w ryj dostaje, tym bardziej atakuje. Myślisz, że pierwsza przegrana teraz już niedługo będzie? Wiesz co, powiem Ci szczerze, no trafił na bardzo dobrego przeciwnika. Lasato to jest technik, Omen to jest Omen. I powiem Ci, że walka będzie bardzo dobra. Chyba będziesz na gali, nie? Masz no tak, tak. I nie sądzisz, że trener Knapp będzie na tarczę wychodził z dwoma zawodnikami, czyli z Tobą i z Omenem? Wiesz co, no ja Ci powiem jedno, mam nadzieję, że będzie dobry after i będziemy z Omenem grubo imprezowali, odbijemy sobie ciężkie przygotowania w chwale, a nie na tarczy, nie? Tak to, no, tak to widzę. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że znaczy nie, w sumie wiesz, ja taka nadzieja jest, wiesz, nadzieja, powiedzmy, wiesz, Koksu może się pośliznąć, ja zawsze, wiesz, przyjmuję jakieś tam takie, nie wiem, procentowe możliwości i wtedy my wychodzimy, czy jest tam ma tak 4, czy jest coś innego, więc ja jestem gotowy w sumie, wiesz, mówię na walki hotelowe, ale bez łóżek, więc może możemy... Bez łóżek, nic sobie nie wbijaj do głowy. Słuchaj, robimy tak, jeżeli wygram z Koksem, oficjalnie Ci mówię, że wprost powiem, że Ci rzucam rękawicę na MMA, atak 4, Ty mówisz tak i działamy, nie? Nie ma problemu. To będzie biała rękawiczka z koronką? Tak, biała z koronką. Może być różowa, tak. Nawet dla Ciebie specjalnie różową. Dobra, no mam nadzieję, że różową ubierzesz. No. Czekaj. Z następnych pytań. A nie, powiedz mi o Bad Boysach jeszcze. Że mają wyjść z Tobą do oktagonu. Jakiej atrakcje przewidujesz? Mówię, że coś chcesz zrobić. Grubo. Będzie grubo. Będzie naprawdę fajnie, bo nie będzie żadnego stripa, nie będzie nic takiego. Będzie niespodzianka, będą piękne kobiety dla facetów. Będzie ale mocno... prawdziwe kobiety, nie transwestyci. Nie transwestyci, nie. Okay. Kurde, słyszałem, że ty golisz nogi i będziesz rajstopy ubierał. No, ale to inna wiesz, sprawa. Ja muszę ogolić, kurczę, nogi, wiesz, żeby te rajstopy jednak ładnie weszły, dlatego jej gole. No słuchaj, ale tak poważnie, że no chcemy zrobić fajne wejście, bo wiadomo, że MMA to na tym MMA pojawiają się faceci, będą piękne kobiety, ale też się pojawiają piękne kobiety i chcą zobaczyć fajnych gości. Będą wojownicy w oktagonie, ale też będzie moja ekipa Bad Boys, pojawi się tam. Będzie grubo. No jeszcze o waszej grupie. Dlaczego wasza grupa stripteaserowa odpadła w Mam Talent oraz została wyśmiana czy wygwizdana przez publiczność? Gdzie wygwizdania? Przecież dostaliśmy owację na stojąco. A w drugą stronę? Czy w... no. To było pytanie zadane od jednego z facebookowiczów. Właśnie teraz czytam te pytania. Nie, ja ci mówię wprost. No przecież byliśmy na castingu, dostaliśmy owację na stojąco, w półfinałach odpadliśmy, bo była taka kolej rzeczy, no wiesz, cieszymy się, że jesteśmy w półfinałach, nie? No, jesteśmy najlepszą grupą w Polsce, bo jeliśmy w Mam Talent, byliśmy w innych programach, byliśmy w filmach, no jesteśmy wszędzie, nie? Nawet dzisiaj chyba teledysk wychodzi, gdzie też będę tam gdzieś tańcował, no jeżeli chodzi o rynek tancerzy, to wykosiliśmy i powiem Ci, że inne grupy w Polsce, które teraz powstają, to są z reguły przez tancerzy, których ja uczyłem, więc też to dla mnie jest dumą, że jakby następne pokolenia tancerzy ja wychowałem. To więc ja uważam wszystko za sukcesy, nie? A że tam się odpadło, no to wiadomo, kurde, nie udało się wygrać, ale osiągnęliśmy coś. Dlaczego inne grupy tam się nie dostały w ogóle? Słuchaj, pytanie, ile ty masz lat, Dawid? O kurde, muszę mówić? Kobiety mnie kochają, będą wiedziały. No niech ci, no wiesz, nie jesteś kobietą, żeby się wstydzić wieku, więc... Nie chodzi o to, ale wiesz, kurde... Masz trochę na karku, to słuchaj, ktoś się pyta, dlaczego nie masz żony? Czyżby żadna nie chciała... O, tu jest brzydkie, wiesz, nie chcę walić jakimiś kurwami tutaj na tym, bo dzisiaj mam za dobry ten... Czy obawiałaby się konkurencji? Nie, no powiedz, czemu nie masz żony? Na przykład w tym wieku, no to wiesz, dla mnie... Znaczy nie mówię, że to jest dziwne, wiesz, Pudzianowski też nie ma żony. Ja się zawsze dziwiłem, czemu Pudzianowski nie ma żony i czemu nikt go nigdy nie widział z kobietą, ale wiesz, to jest jego sprawa, ale teraz mogę... Mnie akurat z kobietami widują, kobiety znają i wiedzą, że jestem 100% hetero, kocham kobiety, ale chodzi o to, że moje życie jest tak bogate, jeżeli chodzi o pokazy, o wyjazdy. No zobacz, teraz na 2 miesiące wyjechałem, jakby moja kobieta się zachowała, no jakby czekała tutaj. Ale w ogóle miałem jakieś miłość swego życia, spierdoliłem sprawę i dlatego jestem sam. Może trafi się druga, no. Tak to wygląda. Może trafi kosa na kamień. Może trafi kosa na kamień, właśnie. Czekaj, kurczę. Słuchaj, jakie... jakieś pytanie. Jakie alkohole, jakie używki robisz najbardziej? Wiesz co, kurde, teraz mi powiedzą, kurde, frajer nie pije alkoholu. Nie piję alkoholu... Ale ekstazę zapodasz. Powiem ci tak, próbowałem w życiu, jeżeli chodzi o używki, chyba wszystkiego. No. I co najbardziej lubisz z używek? Wiesz co, no ja teraz w tej chwili nic nie, bo jestem... Znaczy nie mówię teraz, czy ogólnie kiedyś, wiesz, to ja ci tego pytania nie zapodaję, żeby cię na minę wpierdolić, bo możesz mi to same pytanie zadać, więc nie ma problemu. Kurde, no chyba jakbyśmy kiedyś normalnie mogli sobie siąść i zapalić jointa, to myślę, że by było przyjemnie. No ja nie palę jointów, więc... Nie palisz? Nie, bo mi za bardzo, wiesz, ja mam za wielką wyobraźnię, żeby palić jointy. Jak ja palę jointy, to już jestem na wielkim haju. Po ścianach byś chodził. Co? Co mówisz? Po ścianach byś chodził, po jointach. No po jointach, ja bardziej, wiesz, molly, takie, wiesz, czysta ekstaza. W przeszłości, wiesz, ja tego nie robiłem przez, nie wiem, chyba 5 czy 10 lat, nie pamiętam ile czasu, ale... A to ale były takie czasy, a właśnie ile ty masz lat? Ja mam teraz ile? 34, 30... Czekaj, 78, nawet nie wiem ile mam lat. 34, 35, 34 chyba. Tyle samo co Koksu, Koksu jest w tym samym wieku co ja. To jestem starszy od nas, kurde. No, to jesteś stary koń, bo ty masz chyba 36 lat z tego, co 36, słyszałem. 36. Ale słuchaj, no to były takie czasy 10 lat temu, że chyba wszyscy zapodawali. Nie no, każdy ma swój wiek, wiesz, wszystkiego trzeba w życiu... Wiesz, to jest takie, wiesz, to jest też... Kij ma dwa końce. Wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Zaraz, wiesz, zaraz zostaniemy okrzyknięci, że próbowaliśmy wszystkiego akurat, w życiu. Akurat tego niech sobie inni próbują. Akurat to nie ta bajka, nie? Nie rajcuje, kurde. A słuchaj, czemu tobie się wydaje, że właśnie takie, właśnie jeżeli chodzi o te całe hejterowanie na internecie, no. Czy myślisz, że to było spowodowane właśnie jakąś tam moją nagonką w twoją stronę? Czy to, wiesz, no zgadnij. Kurde, myślisz, że obwiniasz mnie w całością? No nie całością, ale... Pierwsza sprawa to jest takie coś, jeżeli ktoś tańczy dla kobiet, to faceci mają gula, nie? Mhm. Druga sprawa, ty zrobiłeś mi od razu nagonkę, gdzie ja wiedziałem, że może tak być, ale wiesz, zacząłeś cisnąć w pierwszym Radio Koksu, zacząłeś jakieś tam akcje, właśnie, nie ciśnij do mojego nazwiska, ja do twojego już też przestałem, bo to wtedy... No bo cisnąłeś, to nie wiesz, mi to zwisa, możesz... A nie, kurde, wiesz co, jednak nie lubię, jak rusza ktoś moje nazwisko, bo... Jednak bardzo, bardzo jestem ze swoją matką, bo byłem wychowywany tylko przez nią. To masz tak jak Najman, kurde. Wiesz, jak ja zawsze robiłem Najman! Tylko, że wiesz, to już poszło za daleko w sumie, ale widzisz, wiesz, czasami ludzie się nie znają na żartach, ale wiesz, czasami z żartów też jest dużo prawdy, nie? Ale nie, ale po prostu nie chcę tego ruszać. No wiesz, ja już też nie ruszam, kurde, nazwiska. Po co mamy nazwiskiem sobie rzucać, jak możemy sobie, wiesz, raz po mordzie dać i będzie spoko. No właśnie, kurde, raz ja to właśnie powiedziałem. A może zrobimy coś takiego, że zrobimy jakąś tam przed walką, czy po, ale przed walką to przesrane, nie? Po walce też przesrane, bo już w sumie nie będę z kim miał walczyć, a przed walką to nie ma, to sytuacja patowa, co? To musimy to zrobić, że ma atak 4. Musimy. Wtedy będzie najlepiej, nie? Bo nie wiadomo, co będzie po walce. Kurde, Robert mnie trafi i naprawdę może być coś nie halo, nie? No kurczę, no, mi się wydaje, że wiesz, jesteś na pozycji 99% straconych, w moim przekonaniu, ale wiesz, no dobrze mieć jakieś tam... Kurde, słuchaj, sam w wywiadzie powiedziałeś, ile masz wzrostu, ty? 1,80 m, równe. No właśnie, ile ma Robert? 1,78 m. Nie ma 1,78 m. Ma 1,78 m, równiutkę, no. Nie, mamy 70 chyba 5, z tego co go widziałem, bo ja stałem z nim na siłowni w Warszawie, koło niego, on nawet mnie nie pamięta. Bo ciekawe czemu. Ciekawe czemu, bo stałem z tyłu i mnie nie widział, bo byłem za mały. Nie, stałem za nim i patrzyłem, to był dużo niższy ode mnie, ja się zdziwiłem. No ale nie ma to chyba, że wiele, chodzi ci o to, że ma ręce krótsze, czy co? No sam wiesz, nie? I sam powiedziałeś, żebyś ty mu dał radę, nie? Znaczy wiesz, ja bym z nim wyszedł, czy ja bym mu dał radę, to jest coś innego. To jest, wiesz, ja bym na przykład, ja bym nie miał, wiesz, w sumie na tyle masz, znaczy wiesz, nie wiem czy mogę to uznać jako plus, że na tyle masz jaja, żeby z nim wyjść do ringu. No. Wiesz, ja mogę z Robertem wyjść, wiesz, dzisiaj do ringu bez żadnego przygotowania, ale wiesz, to jest MMA, to jest jakieś tam, wiesz, to jest Freak Fight, wiesz, właśnie śmieszne było to, że jak z Knappem Knapp się trochę uniósł, jak ten redaktor, jak on tam miał, Kowalik? Ja nie wiem, który. No dobra, nie, Kowalik to inna ta była, nie? Tak, no tak, on właśnie powiedział, że to jest Freak Fight show, a Knapp właśnie tak zajarzył, mówi, jaki Freak Fight, to jest prawdziwa walka MMA, czy ty się ale uważasz jako prawdziwa walka? Nie chodzi o to. Chodziło mu o to, że nie ma co błaznować, jeżeli chodzi o przed walką. Nie dokręcić głupich filmików, nie robić siebie idiotów, tylko jeżeli to jest taka walka akurat, to nie musi być typowa walka MMA, tylko na zasadach MMA, ale po co się, kurde, tyrać w internecie? To było chore, wiesz, tyranie, o to mu chodziło. To jest bardzo dobry trener, mam nadzieję, że jak będziesz tam, to go poznasz i zobaczysz, że to jest nie dość, że bardzo dobry człowiek, to też bardzo dobry trener i tutaj tych swoich zawodników młodych, których tutaj szkoli, to traktuje jak swoich synów. Naprawdę można przyjść do niego z każdym problemem. No, jest dobrym człowiekiem. No. Słuchaj, jeżeli chodzi o, to już mówiliśmy o MMA, o przygotowania, jakieś tam twoje życie prywatne, wreszcie wiemy, ile masz lat. Czekaj, kurczę, chciałem jedno pytanie zadać tobie, ale mi nie wyszło, kurde, w całości. Czy myślisz, czy Robert po twojej walce, powiedzmy wygranej, będzie walczył jeszcze w MMA? Myślisz, że będzie jakiś Freak Fight show? Jak to uważasz właśnie, czy to Robert robi, wiesz, to jest czyste pieniądze, czy to jest jakaś tam sława, czy pod publikę? Jak z twojej perspektywy to wygląda? Znaczy ja uważam, że to jest kasa, to normalne u Roberta. Druga sprawa, nazwisko chcę jeszcze bardziej wypromować, dlatego pytałem o suple, czy chcę mocno na rynek wejść. Gorsza sprawa, powiedz mi w drugą stronę, co ty myślisz, jak Robert przegra? No. Znaczy wiesz, tak jak mówisz, nie? Jak się nie ryzykuje, to się nie ma. No tak, ale wyobraź sobie to, jesteś na MMA, a tak 8, o właśnie, wkurzę wszystkich jeszcze bardziej. Bo ja wróciłem wcześniej do starej wagi, tak jak ci mówiłem, że 8,5, bo zbijałem wagę, bo miałem jakiś tam plan wystąpić w jakiejś innej jakby federacji, taki był cichy plan, żeby sobie wystąpić, no wcześniej, w wadze 7,7, no i teraz wróciłem do 8,5, ale powiem ci, wkurzę wszystkich, bo wracam do wagi z takiej 80 kg, żeby zobaczyć prawdziwego Dawida i Goliata, nie? Żeby była bardzo duża różnica wagi i wyobraź sobie taki 80-kilogramowy, jakby to mówicie, tancerz powala twojego przyjaciela, robi się pach, co wtedy? To wiesz, że ja będę musiał, wtedy mamy walkę ja muszę na tą klatkę wtedy wyskoczyć. Zgadzasz się, że jak powalisz Goliata, to ja wyskoczę do klatki, czy nie? Czy musimy to zrobić oficjalnie? Ale obiecaj mi, że nie wyskoczysz w stringach, to możesz wyskoczyć. Nie, ja wyskoczę tylko z krzesłem. Ale nie do mnie. Ja robię takie dirty fight, nie? Ja nie lubię, wiesz, ja lubię palce w oczy wsadzać i takie rzeczy, więc ja trochę Krav Maga, takie rzeczy, więc MMA dla mnie to jest takie, wiesz, no, kulanie się kotów po podłodze. Powiem, nie powinniśmy się spotkać w ciemnej ulicy, na pewno, nie? Bo ja baseballa będę miał albo scyzoryk, nie? No ale wiesz, nie chodzi o to, tylko że ja też, kurde, poluchy w oczy, później jakbyś prowadził Radio Koksu bez oczu, a jak ja bym tańczył. Nie, to lepiej się spotkać na MMA, nie? No to możliwe, że będzie lepiej, kurczę. Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz, jeżeli chodzi o środki antydopingowe, nie wiem, kurde, to jest takie bezsensowne. Jeżeli chodzi o sterydy, jakieś środki wspomagające, czy coś robisz teraz, jeżeli chodzi o walkę, o przygotowania i jak to się ma właśnie u ciebie w twoim Bad Boys klubie? Nie, już bo wiadomo, że to jest normalna rzecz. Jeżeli wiesz, tu są Chippendalesi, też każdy jest nakoksowany, jest Thunder and Under z Ameryki, z Australii. Chłopaków właśnie z tej ekipy Chippendales teraz byli w Polsce, tam 2 dni grubo imprezowaliśmy przed ich pokazami. pokazałem trochę Warszawę i powiem Ci, jak zobaczyłem, co oni tam wcinają, to się przeraziłem. No ja mam taką akcję od siebie z chłopaków, że oni właśnie nie są wszyscy mocno przytyrani, bo im zakazałem jakiś czas temu stosować jakikolwiek wspomagaczy, jeżeli chodzi o sterydy. Kiedyś miałem niemiłe jakby swoją przygodę jako małolata, wziąłem coś głupiego i miałem problemy z wątrobą, wtedy stwierdziłem, że żadnych gówien, no i dlatego... A kiedy dobrałeś ostatnio? Kiedy brałeś jakieś koksy ostatnio? Co już Ci mówię, to było... Bo trochę Ci teraz... Tak naprawdę albo cię powiększa trochę, ten twarz Ci trochę spuchła. No spuchła, nie? Ale to wie dlaczego? Ja wróciłem do poprzedniej wagi, nie? A wszyscy teraz myślą, że coś tyram, nie? Coś biorę. Jakbym coś przyjął, to bym jeszcze więcej ważył, a to jest bez sensu, nie? Które bym się spowolniło, sam wiesz, jakbym coś przyjął, to bym był wolniejszy, a to chyba nie ten cel. Nie dobiję i tak do tego, co Robert. O właśnie, tu mam pytanie, nie ma Roberta, bo mnie pytają, na jakim cyklu jedzie, albo kiedy szedł w ogóle z cyklu. Robert jest na cyklu rok czasu i może powiem Ci, że 10 miesięcy w rok to jest profesjonalny, wiesz, jak kulturysta robi, 10 miesięcy na i 2 miesiące, jak to jest najwięcej kulturysta bierze 2 miesiące przerwy. Więc no, a powiedz mi, jeszcze mam pytanie, ile bierze jednostek tego? Znaczy, wiesz, nie wiem dokładnie, nie robiłem mu zaszczyku, ale z tego, co wiem, Robert bardzo jest fanem bardzo małych dawek. Nie lubi jakichś tam tyle ludzi, wiesz, ja widziałem jakieś tam szczuraki biorą, wiesz, 1-2 gramy testosteronu na tydzień, to jakieś po prostu coś, jakieś nieporozumienie, ale jeżeli chodzi o, to jest wiadomo, w kulturystyce są koksy, w MMA są koksy, tylko w MMA się nie mówi o tym, że są koksy i o tym nikt nigdy nie chce mówić, w crossficie są koksy, wszystko na jakimś tam wielkim poziomie, to już niestety każdy to robi, więc tu nie ma co do ukrycia w sumie w tym, jeżeli... No ja Ci powiem Ci szczerze, że właśnie mi akurat pierwsze co przyjechałem, to mnie trener zapytał, czy cokolwiek wcinam, bo sam zobaczył, że już przyjechałem trochę większy. Ja mu powiedziałem, po prostu pokazałem mu, rozpisałem ile co jem, jak się odżywiam, jakie suplementy w siebie walę. I on wtedy powiedział, dobra, powiedz mi szczerze, powiedziałem mu, że kiedyś brałem, popełniłem ten błąd, bo powiem Ci, że... A czy myślisz, że to jest błąd, czy co? Wiesz co, no czy błąd, że brałeś to w sposób, który nie powinieneś brać? No właśnie, to był błąd, nie? Popełniłem błąd, ktoś mi to źle rozpisał i to była głupota. I powiem Ci, że nie chcę drugi raz tej przygody przeżyć, bo były kurwa straszne trzaski. Od depresji, jakieś wiesz... Nie. Bez zwodów i takich rzeczy? Nie, z tym akurat nie mam nigdy problemu, kurde. No ale po koksie to zawsze są problemy. Nie, poczekaj, już do tego pytania. Kurde, szkoda, że nie ma Roberta. Czy koksy ma zwód? Nie, wiesz, nie wiem, nie widziałem. Pytali mnie... A chciałbym. Chciałeś? No chciałem, kurde, ale nie chciał mi nigdy pokazać. Powiem Ci, było fajne pytanie. Aha, dlaczego... Żona Roberta nie przyjeżdża, czy już mu nie wystarczy i szuka innych przygód? Czekaj, tak, coś takiego. Żona Roberta pracowała... W ogóle piękna kobieta, wiesz, widziałem ją w wywiadzie, to Polka, nie? Nie, ona jest Amerykanką, ona się urodziła w Stanach. Ledwo co mówi po polsku, takim złamaną polszczyzną, ale jest Amerykanką, urodziła się w... Gdzie ona się urodziła? Ona się urodziła chyba gdzieś koło Chicago. Ale chyba nie wiem, czy ma paszport polski, czy nie. Wiem, że rodzina i potem, wiesz, ona jest Amerykanką, nie? W sumie 100%. Aha, bo dużo ludzi myślało, że wiesz, bo ona mówi po polsku, tak wiesz, tak śmiesznie trochę i wiesz, dużo ludzi się tam szydziło z tego, że jak wiesz, jak ktoś mówi na przykład siedzi ze mnie czasami, ale wiesz, po prostu nikt nie jest w stanie tego zrozumieć, jak wiesz, masz rodzinę, ktoś mówi po angielsku, wiesz, ja nie jestem w jakimś tam, nie wiem, w Chicago, w jakiejś dzielnicy, gdzie sami Polacy są, ja mam bardzo, wiesz, jedyne co się uczę w tej chwili to jest, wiesz, Facebook, to się nauczyłem trochę pisać po 10 latach, w sumie nigdy nie byłem dobry z pisania, tak czy tak, a wiesz, mówienie to też, nie wiem czy to jest akcent, czy nie jest akcent, ja jestem z Poznania, więc poznaniacy też mają jakieś, wiesz, pyrę w zębie, więc, w gębie, więc to tak wychodzi, więc wiesz, to taka zlewka, jeżeli chodzi o to, nie? A dokładnie z Poznania, chyba spod Poznania, tak? Spod Poznania, byłem w Wągrowcu, a studiowałem w Poznaniu, wiesz, a potem... A właśnie, powiedz, powiedz mi, bo też miałem pytanie, nie mogę teraz znaleźć, ale pytanie mnie, co studiowałeś i że umiesz tak doradzać, jeżeli chodzi o doktora Zielonka. No, doktora Zielonka, słuchaj, studiowałem Wyższą Szkołę Holarstwa i Gastronomii w Poznaniu, potem się przerzuciłem na studia, magisterkę w Ciechanowie, ale w jeden rok i rok przed miałem taki wybór po prostu życiowy, albo wylatuję do Stanów, albo zostaję i kończę magisterkę. I wybrałem sobie, że poleciałem do Stanów. W Stanach robiłem bardzo dużo takich kursów, pierdół, jakieś, wiesz, te wszystkie certyfikaty trenerskie, dietetyczne, takie rzeczy. Potem poszedłem do college'u. Werek medycynę studiuję w Kalifornii. Też to jest wszystko online, takie rzeczy, więc to mi się wydaje, że ja się o wiele więcej nauczyłem przez rok czasu w takim college'u niż chyba 6 czy 8 lat, nie wiem, w szkole, do której chodziłem i po prostu, wiesz, ściągałem, nie wiadomo jakie rzeczy robiłem, więc mi się wydaje, że takie online, jeżeli masz jakąś pasję i robisz to, co robisz, to wiele lepiej to wychodzi, więc... Czy mam jakieś, czy wiesz, czy jestem doktorem, nie jestem doktorem, ale uważam, że jeżeli chodzi o dietetykę, o takie rzeczy, to na pewno to jest niebo i ziemia, bo lekarz uczy się wypisywania recept, dragów, i jakieś tam medycynę, która nie jest jakaś tam zapobiegawcza, która... Ty uważaj, bo przed MMA tak będą stali lekarze z tymi, że doktor Zielonka takie skreślone na ciebie. No właśnie. Doktor Zielonka wypierdalaj, co ty wiesz. Wiesz, ja jestem antylekarz kompletnie, ale wiesz, są tacy ludzie, którzy muszą iść do lekarza, są tacy ludzie, którzy, wiesz, mają jakąś tam wiedzę, a wiem, że w Polsce ja studiuję trochę... Jak to się nazywa? Nie ekonomię, ale... Marketing? Nie, no ogólnie taki market, bo mam po prostu... Mam takie znajomości po prostu w marketach, w takich wielkich sieciach branżowych i dla nich robiłem takie wyliczenie i jeżeli chodzi o, nie mogę tutaj rzucać, bo to są naprawdę potężne korporacje, ale robiłem takie wyliczenia dla nich i w Polsce jest bardzo mała świadomość czytania naklejek. Więc jesteśmy na razie za Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, chyba jakieś 5 lat, ale mi się wydaje, że za 2-3 lata ludzie zaczną się bardziej interesować. Na forach, tak, jak coś kulturystyka, takie rzeczy jak najbardziej, ale zwykły człowiek, to jesteśmy daleko za murzynami. Z wyliczeń, tak na razie wynika. Nie? Ja powiem, że podchodzę i zawsze uluteczka, co jest, bo nieraz gówna mają takie w środku, że to masakra. No, większość, wiesz, większość już to schodzi do Stanów, do poziomu takich Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o taką świadomość, nie? A tutaj też jest znikła świadomość, więc są takie grupy ludzi, którzy wiedzą, które nie mają pojęcia. Dobra, idziemy z pytaniami, kurczę, bo jeszcze mam chyba kilka pytań. O, czekaj, musimy teraz jechać takie bardziej hardkorowe. Dawaj. Kurde, są takie... Czekaj. Czy na pokazy stripteaserów przychodzą mężczyźni i jak na nich reagujesz? Ty, no kurde, my tańczymy dla kobiet, nie? Ale jest nieraz tak, że jest na przykład klub, jeśli się pojawiają jacyś faceci, to powiem ci, że najlepsze hasło jest takie, kiedy przez mikrofon się mówi: wszystkie panie zapraszamy do przodu, a panowie, którzy lubią panów, mogą podejść bliżej, a wtedy faceci wszyscy do tyłu. No i mamy z nimi spokój, nie? Wiadomo, że facet wtedy ucieka, a kobiety się cieszą, no. A facet mądry, który przychodzi na taki pokaz, to siedzi sobie z tyłu, pije drineczka, po pokazie my spadamy, jedziemy na drugiego klubu, on podchodzi, ma 1000 kobiet na przykład i on jest w klubie i na przykład tam 5 innych facetów i sobie tak. Używa. Słuchaj, przypomniał mi się college, to jest Clayton College. Teraz mi się przypomniała, widzisz, taki mam web z rynku. Ty, ale to długo myślałeś. No, długo. Jak już lecimy z tym pytaniem, powiedz mi, tańczyłeś czy nie tańczyłeś? Nie, w sumie ja tańczyłem jako go-go dancer, tak, ale nie było to w ogóle, nie wiem, czy skąd to związane z pedalskim klubem. W pedalskim klubie, który był miksowany, byłem menadżerem i to się tak wszystko zmieszało jedno z drugim w całości, więc tańczyłem nigdy w G-stringach, zawsze jakiś tam go-go dancing było. Tańczyłem z gośćmi z... Ale go, poczekaj, bo go w Thunder and Under. Czyli to była grupa, wiesz, tam było 2 Chippendalesów, Thunder and Under i było tak, właśnie takich ludzi wybierali, właśnie takich, co nie byli w ogóle związani z tym. Ja kiedyś chciałem być Chippendalesem, ale otworzyłem mój biznes I jakoś po prostu się to wszystko rozmyło w całości, więc jakoś tam... Ale powiedz mi, bo go to jak, przy rurce? Nie. Nie, to jest na boksach, nie? A, na podestach. Na podestach, tak. Jakieś tam światła, jakieś tam pary, pierdoły, takie rzeczy. No dobra, nikt cię nie sięga, właśnie... nikt cię nie dotyka, nikogo nie machasz. Cały czas kojarzą taniec faceta, kurde, faceci, jakieś buraki z rurką. To nie ma nic wspólnego, no kurwa. No niestety, tak wyszło, kurde. Niestety tak wyszło. Nie. Wiesz, w Polsce jest coś takiego, że wiesz, jesteś gejem, jesteś pedałem, jesteś skończony. Nie jesteś katolikiem, jesteś skończony. Wiesz, ja kiedyś mówiłem na Radiu Koksu, że czekaj, mówiłem coś o tobie, żeby cię bronić. Na samym początku coś powiedziałem. Odnośnie, że ej, ty nie śmiej się z tańczenia, bo ja też tańczyłem. I to chyba wszyscy ludzie słyszeli z tego. Więc jakiś sposób zarabiania, ale mi się wydaje, że ludzie się spieli, dlatego, że ty się spiąłeś. Psychologicznie po prostu masz, wiesz, jeszcze masz trochę czasu na przygotowanie, ale mi się wydaje, że... ale nie, ale poczekaj, ja się w ogóle nie spiąłem, ja sobie wyjechałem, miałem na to wyrąbane. No totalnie się spiąłeś, kurde. Gdzie się spiąłem? Ja wyrąbane miałem na to, nie? No mam nadzieję, że wiesz, bo ta presja jeszcze się spotęguje razy 10, jak wyjdziesz do ringu, nie? Nie, powiem ci, że ludzie... z branży MMA teraz, zawodnicy i takie prestiżowe nazwiska, powiem ci, że na Facebooku się pozytywnie odzywają, mówią, żebym dał radę i to jest... A mówiłeś, właśnie mówiłeś coś o konfiturze świata, o Bazylaku. Bazylak też cię sponsoruje, chciałem powiedzieć, dopinguje? No, powiedział wprost, dopierdol Koksowi, nie? No, bo to już wie, każdy wie w Polsce, nie wiem czy ty wiesz, że to jest największy konfident w Polsce, nie? Ale to jest po prostu, wiesz... Powiem ci jedno, co tu też się przyczepiłeś mojego konfidenctwa, kurwa... O nie, o, to do tego jeszcze wrócimy, no to tutaj dupy dałeś konkretnie, nie? Ja dałem dupy, kurwa... Ale słuchaj, nawet... z tego już nie wytłumaczysz się, słuchaj, dałeś plamy na maksa. Poczekaj. Powiedz jak się bronisz, a ja tobie powiem prosto jak będzie. Nie bronię się, kurwa, nie będę się bronił, tylko ci powiem o co chodzi. Jeżeli ja zobaczyłem filmik i mówię, kurwa, no cisnął mi po nazwisku, mówię, rusza moją rodzinę, mówię, co ja mam wspólnego z wibratorem, jak sobie wziął tego wibratora i wziął sobie larkę dmuchaną w swoją szafę, to niech sobie robi co chce. Zadzwoniłem do menadżera i mówię, ty, no kurde, chyba Koksu troszeczkę pocisnął. A on mówi, słuchaj, Dawid, jest taka kwestia, podpisałeś z nami umowę, mamy chronić twoje nazwiska, idzie, kurde, chyba sprawa do sądu. Ja mówię, kurwa, poczekać, chwila. Mówię, ale co, ja nie mam nic z tym do gadania? I powiem ci krótko, ja załatwię tą sprawę z Robertem. Spróbuję mu przypierdolić za to w oktagonie. Ja tej sprawy, jeszcze raz powtarzam, nie ruszam nic do sądu. Menadżer mi, kurde, cisnął, teraz mu to wybiłem z głowy i będzie chyba święty spokój. Mam nadzieję, że Robert dostanie... po mordzie za to i tyle. No nie, no chodziło tylko o to, że ty mówiłeś, że zacząłeś zwalać na menadżera, że to nie ty chcesz go do sądu. Słuchaj, tak jak ja bym na przykład, nie wiem, był menadżerem Koksa i na przykład chciałbym, że ktoś w papę szczelił Koksowi i ja od siebie ale bym nie go sądził. Papę. Poczekaj, znaczy, ale nie papę! Poczekaj, papę... No to jest, wiesz, słuchaj, to jest... chodzi o to, że na przykład macie swoje suple, ktoś się przewraca i mówi, słuchajcie, tam jest chujowy produkt, jest totalnie do bani, a ty jesteś menadżerem, włożyłeś tą masę pieniędzy, dbasz o nazwisko Koksa i byś powiedział, co, byś poszedł gościa do pierdoli... Ale czyli jednak mówiłeś, że na takiego luzaka byłeś, ale jednak cię to dotknęło. Nie, powiedziałem, ruszył moje nazwisko i robił jakieś, kurwa, akcje, gdzie, wiesz, nie, no właśnie nie wiem, szkoda, że go nie ma, bo on chciał się zapytać, co on chciał tym filmikiem osiągnąć, nie? Śmiechy śmiechem, ale... A mi się wydaje, że zajebisty był filmik, może nie masz, wiesz, może poczucia humoru brakuje. Powiem ci tak, szczerze, jakby tam była twoja twarz, to bym lał do upadłego, nie? No widzisz, mam... Ale wiesz, teraz jesteś celebrytą do potęgi entej, jesteś wszędzie na filmikach. To była moja twarz i wiesz, ja nie mam nic wspólnego z żadnymi takimi akcjami, a jakbym zobaczył to na przykład i przyjaciel, który robi swojemu przyjacielowi, kurwa, te akcje z lalką, to bym powiedział, ja pierdzielę, co za luzak, nie? Mówię, na święta topi marzanny, Michał się będzie cieszył, wszystko jest zadowolone, wszyscy zadowoleni. Jakby tak zrobił, to okej, ale No co w moim kierunku? No to w moim kierunku, no czyli cię dotknęło osobiście. Nie, no kurde, powiem ci, no jak nie, to... no jak się tak spiąłeś, że na do końca, że... No nie, no na pewno to jakoś wywarło na tobie jakąś to, nie wiem. Kurwiło mnie, o! Kurwiło i powiedziałem, pierwsze co przyszedłem na trening, powiedziałem, dawaj, robimy dzisiaj ostro, bo coś się rozpierdola, nie? Tak to wyglądało. Bo zaraz lalkę rozpierdolę. No czyli to? Zaraz lalkę rozpierdolę. Nie, mi się wydaje, że było dobre na maksa, kurde. Spiąłeś się, kurwa, ostro. Dobra, a może jak zrób jakieś filmiki, może na temat koksa, kurde, trzeba było coś... Ja coś zrobię. Zrobię jeden filmik. Masz jakiś pomysł? Zrobię... Nie, ale nie zdradzaj, bo będzie lipa, nie? Zrobię jeden filmik pod koksa, żeby było śmiesznie, no. Specjalnie dla fanów Radia Koksu, no. O, postaram się. No widzisz, dobra? I trzeba było tak od razu zrobić jako odpowiedź. Zrobię jeden filmik, obiecuję wam, będą wywiady spokojne, tak jak robię, ale będą też takie, żeby było... Chłopaki z Radia Koksu, wszyscy twoi fani tam, wiesz, jak trzy liderki tańczyli, niech się cieszą. No zajebiście. Możesz o mnie też zrobić, też będę się cieszył. Chyba się oglądał reklamę, nie wiem o co chodzi, ale gość jedzie tyłem na koniu i reklamuje jakieś perfumy. Nie wiem co to ma wspólnego, dobra, zmiana tematu. Może to ma z koniem, wibrator i koń, no może mieć wspólnego jedno z drugim. Ty, to nie jest do ciebie, naprawdę, kurwa, naprawdę leci i ten. Nic nie miał. Słuchaj, jedno pytanie. Czy mężczyźni proponowali ci występy na scenie jako stripteaser i czy przyjąłbyś takie zlecenie jak za ile pieniędzy? To jest jakieś... Już ci tłumaczę. Propozycji jest w chuj, tak powiem. Dzwonią, atakują. Ja bardzo grzecznie odpowiadam. Przepraszam, nie ten adres i podaję adres konkurencji. Mówię wprost, nie? Normalnie a to jest konkurencja. Powiem, szukaj, jest taka grupa, nie będę ich podawał, bo nie będę ich reklamował, ale... Mam nawet filmik, jak biorą na krzesełka facetów i wywijają. Kurwa, masakra. Masakra, wiesz, no... Ja tego bym nie zrobił, wiesz. Kobiety kocham, mogę tam wszystko z nimi na scenie robić, wiesz. Klapsy sprzedawać, ale nie ta bajka, nie? I mówię, że są propozycje i to, wiesz, grubą kasę proponują, mówię, nie, dziękuję. Ale jakby ci ktoś dał na przykład, nie wiem, $1 000 000. Nie, jestem, kurwa, wszyscy mnie zwiedzą, ja jestem nie na sprzedaż, ja jestem ogólnie człowiekiem takim, że... 2 miliony, 10 milionów. Powiedzieli, słuchaj, Koksu jednak trochę się ciebie boi, dajemy ci $1 000 000, podłóż się, tak jak Najman się podłożył, powiedział, wypierdaj. Ale jak, a co ty mówisz, że Najman się podłożył? Nie wiem, co on tam zrobił, ale powiem ci, że on jest bokserem, a zachował się... Na tej walce, no sam widziałeś jak. Nie? No ale mi się wydaje, że właśnie ty masz bardziej przejebane niż Najman. Bo Najman w sumie ma jakiś tam taki charakter jebnięty, nie? Powiedzmy. Znaczy ty masz jebnięty w drugą stronę, ale znaczy... Ja mam takie coś, że ja, jak to mój trener powiedział, ja myślę w czasie walki, nie? Ja myślę, analizuję przeciwnika, nie robię jakiegoś tam kołowrotu, nie atakuję, nie kopię, żeby sobie krzywdy zrobić, nie? Wiesz, staram się... A z Najmanem byś wyszedł? Wiesz co, on teraz w boksie, a ja w boksie stwierdziłem, że on tylko w boksie chce walczyć, a w boksie bym z nim nie wyszedł, no co ty, to jest... A MMA? Nie, no kurde, już powiedział, że nie walczy, dajmy sobie spokój, z tobą będę walczył. Dawaj. Masz już przegrane, kurde, nie ma w ogóle nie ma co zaczynać. Dobra, czy stripteaser masz szansę wiązać się na stałe z normalną dziewczyną? Ma i powiem ci, że dużo chłopaków ode mnie z grupy ma stałe kobiety i mogę nawet dać sobie, no ręki to sobie nie dam upierdolić, ale powiem, że są naprawdę do nich okej, bo wiesz, wyszaleli się, wybawili się, widzieli wszystko już co chyba możliwe, a później mają żony i też mnie wkurzają, bo kumple, moi przyjaciele z grupy, którzy teraz mają jakieś swoje żony, nie utrzymują kontaktu ze mną, bo mówią, że ja dalej jestem łajza i dalej imprezuję, a nie powinien się ze mną zadawać. Tak to wygląda. Słuchaj, macie jakiegoś... czekaj, jak to się mówi po polsku? Geja? W grupie? Nie. Sorry, ja... to dziwne. Inaczej. Nie, do tych ludzi... Znaczy nie wiesz. No, na 100%. U nas w grupie... Nie, na 100%. Dam sobie rękę upierdolić. A może bisexual, nie? Może bi jakiś? Nie, żadnego bi nie ma. Ja mamy wszyscy u mnie w grupie są hetero. Pierwsze moje pytanie to tak jest... tak jak Bruno? Nie, słuchaj, chodzi o to, już wytłumaczę jaki jest tekst. My jeździmy po całej Europie, jeździmy po całej Polsce tutaj, po klubach i imprezujemy, bawimy się razem. To jest ekipa jesteśmy przyjaciółmi, a jeszcze najlepsze dlatego Bad Boysi, bo my wszyscy trenujemy sztuki walki. To jest tak, że mam chłopaków w grupie, którzy są lepsi ode mnie i dzisiaj bez problemu wystawiam jednego chłopaczka ode mnie i robi masakrę z koksem, ale to taką, to ci mówię wprost, nie? Masakruje go tak, że chłopak koksu wychodzi z klatki i nie wie o co chodzi, nie? No to jestem pewny za niego. Każde pieniądze bym postawił za niego. To trzeba było go zaraz ustawić z koksem zamiast... Nie, ale właśnie o to chodzi, oni chcieli, żebym był ja, że jednak tam w życiu więcej zrobiłem, więcej się pokazywałem w telewizji, a ten chłopak też stwierdził, że on się nie będzie bił, on to robi, trenuje, ale ma dobrą pracę też i inną mi powiedział, że nie będzie tego robił. No dobra. Wiesz co, chyba tyle, tak już przelecieliśmy, może to na dwie części rozbijemy albo coś. Bo nie wiem czy coś tam obetnie, może jakiś taki sied, co... Czekaj, dobra, słuchaj, a teraz tak całkiem nawet bez tego, nie musisz tego nagrywać. Pana sprawa z tym, ja wiem, że ty mi cisnąłeś, że to tak dziwnie wyszło z tym chłopaczkiem, ale dzisiaj spotkałem tego chłopaka, tego chorego, co dzisiaj mówił, Krystiana. Ludzie 900 zł płacili. To jest, wiesz, sporo na szybki okres taki. Jest taki chłopak, Mateusz Lisowski, rajdowiec, płacił mu na 1,5 roku kasy, że ma 1,5 roku rehabilitacji. No to super, wiesz, my jesteśmy zawsze jakieś pro pomoc, jakieś takie rzeczy, tylko wiesz, to bardzo tak w sumie wyszło dziwnie z całości, ja wiesz, powiem, jak to niewygodnie. Całkiem szczerze, nie? Ja siedziałem, bo ja go wcześniej widziałem. Ja widziałem, że on jest z rehabilitacji. Przyszli do mnie, męczyli mnie z tym wywiadem, a ja nie chciałem tego wywiadu robić, bo jakoś, powiem ci szczerze, wolałem sobie trenować wszystko. I mnie, powiem ci, już tak zadali pytania, że mnie to wkurzyło. To było takie, dobra, chodźcie, coś wam pokażę, nie? I oni się na początku, wiesz, what the fuck, nie? A ja mówię, dawaj, coś wam pokażę. I to tak wyszło, może dziwnie, ale cel został osiągnięty i się cieszę, nie? To ci mówię tak całkiem prywatnie i tego nie musisz puszczać, bo ja mam w sumie w dupie, co tam ludzie, ci, co tam tyrają mnie, myślą, tylko fajnie, że pomogli i tyle, nie? Nie fajnie, no. Bo tam po 50 zł tylko, no ale wiesz, 900 się odbierało, nie? No tak, to zawsze ma jakieś tam znaczenie, przecież to... Wiesz, w Polsce to są duże pieniądze i wiesz, jak ktoś tam coś płaci, to ma jakąś tam wielką... Wiesz, każdy, tak jak robiliśmy tą hardkorową paczkę, to samo, nie? Tak, chcę zobaczyć, na przykład mam jakieś pytania, jak już ludzie zaczęli cisnąć, nie? Czy wzorujecie się na flipie i flapie? Czy wzorujemy się na flipie? Nie wzorujemy się na nikim. No, nie albo słuchaj, jeszcze jedno pytanie. Czy macie zamiar założyć w Polsce kabaret? Dobrze wam idzie. Fajnie by było, no. Nie? Znaczy, Koksu by chciał założyć show, TV show, nie? To jest, on na pewno go otworzy, bo ja wiem, Koksu masz, wiesz, z jednej strony powiem ci, że masz przejebane, bo Koksu ma szczęśliwą passę teraz w życiu, nie wiem ile to lat trwa, ale powiedzmy, że to jest tak... Nie wiem, ale to jest bardziej z astrologii, takiej bardziej wedyk, astrologia taka indyjska, a z tego co wynika, no niestety masz przegraną na 100%, wiesz... Nie mówię nic, ale... Powiem ci, że w dwie strony jesteśmy w dupie, bo mamy tą samą pasę, nie? Że, no nie, to jest troszeczkę inaczej liczone, to musiał, wiesz, to musiałbyś, to zajmuje jakieś tam godzinę czy dwie czasu, żeby to całość rozbić na, no Koksu jeszcze ma tą pasę, ale możliwe, że ta pasa zakończy się właśnie na MMA, albo będzie jeszcze trwała o wiele dłużej, więc no powiedzmy, że jest... że no sytuacja nie jest za ciekawa, nie? Powiem tak. Znaczy powiem ci teraz tak całkiem bez tego, że no ja wziąłem tą walkę, bo chciałem zawsze wyjść na zajebistej takiej, to jest zajebista akcja, wyjść masz marzenia, wychodzić sobie na takiej gali, kurde, trochę mnie wkurwiłeś tym, że powiedziałeś, że będą na mnie gwizdali, bo wiesz... No będą. Dlaczego? Znaczy słuchaj, musisz się na to przygotować, bo... Ale wytłumacz mi, ty to trochę nakręciłeś, ale wytłumacz mi dlaczego... Ale słuchaj, ja nie wiesz, ja... Dlaczego? Nie może mi... Jak ja bym na przykład coś zrobił tobie, to ty musisz mieć swoje takie responsibility, czyli ty musisz być odpowiedzialny za siebie. To, że ja kogoś nakręcam, to nie znaczy, że wiesz, ja jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje, rozumiesz? No. To, że ja powiem coś, to słuchaj, każdy może to olać, nie? Najmanowi na początku cisnąłeś, bo tam on lubi wyzywać, nie? Wyzywał tam staletę, co tam nie zrobi. I mu pocisnąłeś, ludzie gwizdali, ale kurde, dlaczego mają na mnie gwizdać, bo co? Musisz się uzbroić. No wiesz, masz chujową sytuację, bo musisz się naprawdę uzbroić, wiesz, ja mówię ci jak będzie, ale no niestety, no Koksu jest tym numer 1 w tym momencie, nie? Ty, no wiesz, ty zszedłeś na czarną stronę, on jest na tej białej stronie, no? Więc... Ale właśnie to jest dupie, bo ja nigdzie nie schodziłem, jestem cały czas neutralny. Koksu, znaczy, kurde, chciałeś być, ale no jakoś tak no nie wyszło, w drugą stronę wyszło. No musisz się z tym pogodzić, mi się wydaje. Ty nakręciłeś, nie ukrywajmy tego, nakręciłeś. Słuchaj, ja nic nie nakręciłem, kurde. Czemu, ale powiem ci, jakbym nie miał co innego robić. Strasznie się cieszę, jeżeli się uda, że będziemy mieli walkę i to nie chodzi o prywatne te, tylko powiem ci, że to będzie może być fuj oglądalności, jeżeli chodzi o to. Nie? To ci mówię tak szczerze. Koksu bardzo chętnie by przyjechał na tą walkę, bo on nie wydaje mi się, że on na MMA Attack 4 będzie walczył. Mi się wydaje, że przyjedzie jako gość, a wiesz, jak ty polegniesz na pierwszej walce, to nie wiem, to mi się wydaje, że będzie ciężko, wiesz, tą drugą walkę zorganizować. Ja zawsze chciałem z Najmanem walczyć, nie? Nie, dlatego ja powiedziałem, że wiesz, jeżeli popełnię błąd, dostanę w cipę, no to trudno, nie? Trudno się mówi. Dobra, ale wyobrażasz sobie być pogromcą Koksa? To masakra, nie? Ty wiesz, co to by było? No, pogromca stary, Koksa. Nie, no to kurde, musiałbym ci chyba pokłon oddać, jakby to się stało, ale wiem, ale że... Ale ty zrobisz to, powiedz to. Jak powalę Koksa, zrobisz tak? Zrób pokłon. Zrobię pokłon? Nie, no będę musiał z tym krzesłem chyba wypierdolić. Mi się tak wydaje. Z krzesłem wypierdol, ale zrobisz pokłon. Będę robił pokłon i jeb tym krzesłem w dół. Nie wiem, no kurde... Ale za mnie rzuć, za mnie. Za ciebie nie, bo Knappa trafię w głowę i będzie przejebane. Nie, no zobaczymy co będzie. No, jest, wiesz, na tyle jest ciekawe, że wiesz, niby jest wynik walki przesądzony, a z drugiej strony tak naprawdę to nic nie wiadomo, nie? No nic nie wiadomo, a powiedz mi, będzie chyba wasz ulubiony trener w ogóle. No kurwa, Kliński, no. Ten gościu jest, kurde, wiesz, ten gościu ma jakieś problemy ze sobą, nie wiem. Nie mam, wiesz, nie chcemy w ogóle tam nic wspominać, już my tak już ucięliśmy go na radio zupełnie, żeby, wiesz, bo on się przenaszkło na maksa. I jedyne co chce robić, to wiesz, istnieć w takich. I wiesz, ja mam taką chujową, taką fatalną rzecz dla MMA robi Polski, że niestety się to kojarzy z nim, te MMA w Polsce, nie? A gościu, kurde, wiesz, no. Ale wiesz, że on ma czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, to jest bardzo dobry trener, tylko tak się dziwnie zachowuje, nie? No, znaczy, no szkoda, że właśnie to jest taką twarzą utożsamiane, nie? No jeżeli już wie, że wiesz, tyle zrobił takie rzeczy, no to powinien się jakoś tam ustawić, kurde, iść do jakiegoś, nie wiem, psychologa czy gdzieś tam, żeby jednak, wiesz, fajnie być sobą, ale wiesz, ja sobie mogę jaja robić na Radio Koksu, na Facebooku, no bo taki jest cel całości, nie? Ale wiesz, jak ja zrobię sobie zielonkę i zacznę kurwami rzucać i nie wiadomo co jeszcze, no to nie ma sensu, nie? No właśnie mogą rozkminić ciebie, nie? Tak patrzę, no mnie nie rozkminisz nigdy, bo wiesz, ja mogę z tobą jeszcze rozmawiać, ale w fotelu jeszcze się możemy dopaść, nie? Więc nie, pamiętaj. Kurwa, nigdzie mi nie dopadaj. No nie, ja ci nie wiem... Nigdzie mi nie dopadaj! Znaczy nie, wiesz, ja ciebie nie mogę uderzyć, bo zaraz na psy będziesz dzwonił, ale wiesz... Nie będę. Nie będziesz dzwonił? Nie będę dzwonił. Pomachamy sobie, wiesz... powiem ci jedno, na pewno będę cię wkurwiał. Na pewno będę cię wkurwiał, bo będzie przed walką, na pewno będę musiał cię wkurwić. Takie jest moje zadanie. Znaczy, takie sobie zadanie zadałem. Typową politykę macie jak w Stanach, nie? Typową politykę mam jak w Stanach. No politykę, ja wiesz, może na prezydenta kiedyś będę startował z taką polityką. Ale tak typowo jak jest w Stanach, nie? A nie wiem, jakie typowo jest w Stanach. No nie, taka jest przedwyborcza, nie? W Polsce to się tyrają, wszystkie brudy wyciągają, a ty podkurwiasz, no taki jesteś, no. No tak już jestem chuj, nie? Ty, a co ty mi, powiedz mi, co chcesz wyskoczyć na ważenie, bo powiem ci, że jestem nerwowy. A no widzisz, jednak kurde, jednak wszystko działa, tak jak miało działać. Ja mówię ci, że wszystko będzie działało do końca i wiesz co, jednej rzeczy się obawiam tylko i jedną rzecz, dam ci jedną wielką poradę. Tak, jak zastosujesz tą poradę, to masz takie, no nie mówię, że masz 50-50, ale masz 90/10, czyli dodałeś sobie 9% do całości, bo masz teraz 99 na przegraną. Jeżeli zajmiesz się swoją głową, to powiedzmy, że jakaś szansa jest. Ty chyba sobie nie zdajesz sprawy, jak jak ty wyjdziesz sobie na przed oktagon, bo to jest energia 6000, powiedzmy, że tam będzie 6000 ludzi, tam jeszcze są przed kamerami, nie wiem, 2 miliony czy ileś. No. Jak ty to wytrzymasz, te ciśnienie i utrzymasz, nie wiem, kupę w środku, to jest okej. Okay. Kurwa, kupę wcześniej zrobię, ale powiem ci jedno, my mieliśmy już Mam Talent, tak. My wychodziliśmy, tam była nawet gra większa, bo tam była prestiż mojej grupy i musieliśmy się pokazać, żeby nam dali 3 minusy, to jesteśmy w totalnej dupie, wiesz, nie dość, że nasza renoma 10 lat wypracowana spada, to jeszcze ten... Ale ty porównujesz Masz Talent do bicia koksa? Ale nie, słuchaj, Mam Talent oglądało chyba z 5 milionów osób i tam chodziło o prestiż mojej grupy i tego wszystkiego, co ten... I ja powiem ci, tam jak wszedłem, to byłem tak naładowany pozytywnie i tutaj tak samo, nie? Ja po prostu tak mi Knapp pozytywnie, mój trener zrył głowę, że już się nie mogę doczekać. Ja bym dzisiaj wyszedł i się napierdalał, nie? Tak to wygląda. Mówię, no to zderzysz się, wiesz, z tą realnością całości, jak wyjdziesz przez tą klatkę, bo to jest, wiesz, wszystko można robić. Zapytaj się każdego fightera na samym początku kariery, pierwsze 5 walk, czy 2-3 walki, to jest jedna z najgorszych rzeczy, to jest walka z twoją psychiką. Ty możesz być przygotowany na walkę z wiatrakami, a jak psychika nie wytrzyma, to jest dupa. Ja wiem, wszędzie psychika, wszystko jest w głowie. Wszystko jest w głowie, nawet choroba może być. Mam nadzieję, że wiesz, z całości życzę ci po prostu, żebyś poległ w... A ci powiem, jak rozmawiałem z ludźmi, nie? Jak rozmawiałem z ludźmi o Radio Koksu, nie? Że będzie wywiad. Pierdol to i takie inne teksty, niech się walą, to ja mówię, kurde, lekko, co ja mam do ukrycia, czego ja mam się bać, nie? No właśnie. Słuchaj, przeżyłem inaczej, jak przeżyłem wywiad z tobą, to przeżyłem wszystko. Nie? No właśnie, tak jest, mówisz? Znaczy, wiesz, wywiad ze mną... Słuchaj, wywiad ze mną to jest 1% MMA, no to teraz masz taki mały, wiesz... Taką drobinkę całości, kurde. No wiesz, pamiętaj, spojrzę ci w oczy jak przed samą walką i zobaczę, i pokażę ci, jak ja to widzę procentowo. Zobaczę, dobra, jak słuchaj, pokażę palec do góry, jak pokażę ci palec do góry, to się trzymasz dobrze, jak powiem w połowie, to wiesz, to już nie jest tak źle, a jak jest tak, to już jest taka lipa, że już nie walcz. Dobra, ale słuchaj, już mam 1%, że mam wygrać, nie? No 1% już masz ode mnie, no. 1% mam od ciebie, to już mam 2%. I powiedziałeś, że mam jeszcze 11%. Kurde, 11% do wielkiego koksa? No. Muszę to wygrać. Musisz to wygrać, no, wiesz. Dobra. Nie wiem, co mam ci życzyć, ale życzę ci, jak już mówiłem, żebyś poległ w stylu. Nie wiem, jak to się robi, ale pokażesz nam, Najman już nam pokazał. Więc, dobra, ale powiedz mi jeszcze, co zrobisz, jak wygram. Powiedz, że zrobisz ten pokłon. Powiedz. Kurde, będę musiał chyba w G-stringach zatańczyć na środku oktagonu. Zatańczysz? Ale z Bad Boysami chyba. Dobra, chłopaki będą i wyjdzie z nimi, okej? Mam to. Wychodzi, no wiesz, muszę G-stringi, kurde, musisz mi pożyczyć jakieś, bo ja nie mam żadnych G-stringów. Masz G-stringi? Nie, mam coś dla ciebie innego, poczekaj. Ale patrz. A, patrz, kurde. Zobacz. Nasza krawcowa ci specjalnie uczyła. Aj, zajebiście. No to wiesz co, nawet w tej muszce z tym, to wyjdę z tym. Wyjdziesz? Mhm. Jak ten. Ale słuchaj, a nie widziałeś chyba umowy Koksa, co jest napisane? Nie widziałem. No Koksu ma napisane, że musi w stringach walczyć. Aha, no Koksu w stringach to już chodzi na te swoje pokazówki, te kulturystyczne, więc wiesz, to dla niej on ma chyba 10 par takich slipek. No właśnie, więc mówię, że będzie musiał w stringach walczyć. No, dobra. A ty będziesz miał, w co będziesz ubrany? Ja obcisłe te? W różowe rajstopy. O, no to zajebiście, czyli wszystko w normie. Wszystko dobra, w normie. Dzięki ci bardzo za ten, będziemy się jechać dalej. Znaczy, powiedzmy jedną rzecz tutaj dla fanów radia, czy twoich fanów, czy obojętnie, to co właśnie teraz było robione, to jest totalnie... naturalnie, neutralnie, powiedzmy, w jaki sposób możemy to prowadzić i żadna akcja, czy z mojej strony, czy z Dawida, nie jest w ogóle ustawiana, więc tak samo jak mówiliśmy, my nie wiemy, co się stanie na przykład w fotelu, nie wiemy, co się stanie na ważeniu. Dawid sam mówi, że na ważeniu boi się prezentu, więc Czy Dawid, widzisz tu jakieś ustawki? Nie wiem, co zrobisz, a powiem ci, że jestem nerwowy. No. Jesteś nerwowy? Ale okej. Okay. Mi się wydaje, że wytrzymasz. Coraz więcej procentów dostajesz, wiesz, no. Masz 11%, jeszcze do końca walki ja ci pokażę. Pamiętaj, ten palec, jak ci pokażę, to będzie, wiesz... A jak myślisz, że tak będzie? Czy nie, tak? Zrobisz tak, podejdziesz i tak. Ale tak zrobisz, dwoma. Dobra, jak tak, ej słuchaj, jak tak zrobię, to znaczy, że Koksu zrobił kupę w gacie. Zrobił, dobra. Dobra. Ja pierdolę, na dwie strony się rozeszło. Bo miał G-stringi. Dobra, no. Trzymaj się. Na razie, powodzenia, trzymaj się. No, dzięki, na razie, hej.